Jak uczyć dzieci bezpiecznego korzystania z internetu? Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja, którą dla rodziców i nauczycieli zorganizowali w wieluńskim starostwie poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wieluniu i biblioteka publiczna w Sieradzu z filią w Wieluniu. W mojej ocenie internet to jest, nie jest ani dobry, ani zły, tak bym to krótko powiedział. Jest takim narzędziem pomocnym w dzisiejszych czasach. Ale niesie pewne jak gdyby ryzyko, które my jako dorośli potrafimy odróżnić te treści, które się pojawiają w sieci, dobre treści od złych treści. Ale niestety nasze dzieci nie mają tak wykształconego jeszcze umysłu, aby sobie z tym poradzili. Barbara Puchała z poradni psychologiczno-pedagogicznej mówiła o szansach i zagrożeniach wynikających z wolnego czasu dziecka, które niestety coraz częściej spędza przed komputerem. Dlatego ważne jest, aby rodzice ustalili rytm dnia dziecka. Jeśli od małego nauczymy ich, ile czasu mają na naukę i rozrywkę polegającą nie tylko na spędzaniu czasu przed komputerem, w przyszłości mogą uniknąć uzależnienia od internetu. Niestety bardzo często to właśnie nasze wygodnictwo osób dorosłych powoduje, że dzieci ograniczają swoją aktywność do tego, co nam rodzicom wydaje się najlepsze, czyli to, co mamy pod ręką, telewizor, komputer. Stosujemy zasadę 3 8. 8 godzin snu, 8 godzin nauki, wszystkiego, co się z tym wiąże, 8 godzin rekreacji, odpoczynku, wszystkich takich form spędzania czasu w różnorodny sposób. Zauważcie Państwo, oczywiście można sztywno tutaj dookreślić, o której godzinie co zaczyna się dziać, ale sami też wiemy, że nie zawsze tak nam się udaje w domu tutaj tę sytuację realnie przeprowadzić. Natomiast warto by było, by dziecko, mając takie wytyczne, wiedziało, co, kiedy, w którym dniu tygodnia tak naprawdę następuje. Tym samym to dziecko uczy się odpowiedzialności, że to ważne. Dopiero po odrobieniu lekcji mogę na przykład zająć się czymś, co znajduje się w tej 8 związanej z przyjemnościami, z aktywnością, z rekreacją, z wypoczynkiem. Z badań wynika, że pierwszy kontakt z internetem dziecko ma najczęściej w wieku 9 lat. Co roku średnia ta się jednak obniża, a aż 66% badanych korzysta z internetu codziennie. O tym, co rodzic i nauczyciel powinien wiedzieć o zagrożeniach, mówiła Izabela Bojarska-Kokot z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wieluniu. Musimy pamiętać, że te wszystkie informacje, one są bardzo kolorowe, bardzo oddziałują, są bardzo ciekawe i bardzo trudno się od nich oderwać. Natomiast układ nerwowy, gdy jest jeszcze niedojrzały, kiedy się rozwija, na to wszystko na niego działa. Jeżeli mówimy o rozwoju fizycznym, zaburzenia mogą wystąpić w relacjach interpersonalnych, jeżeli mówimy również o porozumiewaniu się z otoczeniem, lęk przed kontaktami z ludźmi, zerwanie tych kontaktów rówieśniczych, niechęć do podejmowania wspólnej zabawy, zaburzenia emocjonalne, czy też wyzwalają się postawy agresji, okrucieństwa, czy też w przypadku wielu gier takich wojennych, strategicznych. Drodzy Państwo, badania mówią jeszcze jedno, że są osoby, które jakby łatwiej, że tak powiem, mogą wejść w jakieś problemy. To są często osoby, które są bardziej nieśmiałe, które doświadczają pewnych niepowodzeń, więc internet, sieć, możliwość tego zaprezentowania się daje możliwość pokazania się trochę w innym świetle i bardzo z tego chcemy korzystać. Jak pomóc dziecku, kiedy zauważymy, że jest uzależnione od internetu bądź spędza przed nim za dużo czasu i grozi mu uzależnienie, mówiła Urszula Nąckiewicz z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wieluniu. Kiedy rzeczywiście następuje ten moment, że powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty? No na pewno, kiedy to odbija się na naszym życiu takim, odbija się na funkcjonowaniu dziecka, czyli rzutuje na jego funkcjonowanie takie w życiu codziennym. Na pewno dziecko traci kontrolę czasu, tutaj te potrzeby fizjologiczne są tutaj zaniedbywane, potrzeba snu, potrzeba jedzenia. Zdarza się tak, że tam gdzieś, prawda, nie ma czasu na to, żeby tą potrzebę fizjologiczną tutaj spełnić i nawet tam gdzieś w pobliżu, prawda, są jakieś takie urządzenia, które nam pozwolą, prawda, załatwić tą potrzebę. To się zdarza, ale to już naprawdę w drastycznych przypadkach. Na pewno odbija się, to rzutuje na naukę, na oceny. Dzieci wagarują, nie chodzą do szkoły, odmawiają
po prostu chodzenia do szkoły. Rodzice, którzy nie wiedzą, jak rozwiązać problem nadmiernego korzystania z komputera przez dziecko, mogą zgłosić się do poradni lub zadzwonić na ogólnopolską infolinię helpline.org.pl pod numer telefonu 800-100-100, gdzie uzyskają pomoc specjalistów. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oczywiście świadczy tutaj taką pomoc doradczą w tym zakresie również w godzinach. Takim dobrym dniem jest dzień otwarty poradni tradycyjny, który odbywa się zawsze w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca w godzinach od 12 do 17. Można się zgłosić właśnie bez rejestracji, bez umawiania się konkretnego, tylko przyjść po prostu z dzieckiem i przedstawić problem. Obszerna relacja z konferencji już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy.